Jesteśmy po finale D-League, z nami najlepszy strzelec tego spotkania, Krzysiek Kubina. Krzysiek, to było takie łatwe zwycięstwo, jak wyglądało z boku, czy jednak było dużo walki i nie byliście pewni, że to będzie do końca wasze? O, nie do końca, chłopaki naprawdę bardzo dobrze nas bronili. Pierwsza kwarta była bardzo trudna dla nas, w drugiej kwarcie troszkę odskoczyliśmy. I tam dużą przewagę mieliśmy, no ale jednak w trzeciej kwarcie tam doszli chyba nawet na 10, lekki stresik był, no ale powiedzieliśmy sobie, że w czwartej trzeba przycisnąć mocno, no i daliśmy radę. Już było widać, że mamy już taką przewagę, też chłopaki zrobili zmiany, więc, no ale nie był to na pewno taki prosty mecz. Dobra, a co jest łatwiejsze albo co jest trudniejsze? Wygrać i mijać rywali dzisiaj w finale, czy wywalczyć miejsce na tej ściance z Konradem Tyńskim? Myślę, że bez znaczenia dla mnie. Bo ja myślę, że Konrad chciałby tu być, nie poszedł i ty teraz jesteś w stanie tak łatwo jak minąć rywali, pojechać z tym wywiadem i opowiedzieć, jak to się robi, bo to naprawdę jest wielki luz, jak ja patrzę na to z boku. Lata praktyki. Nie wiem, co mam za bardzo więcej powiedzieć. Co w takim razie na All-Star? Lata praktyki, o których sam wspominasz, dadzą wam kolejne szczyty? Tak jak powiedziałem w pierwszym wywiadzie, chcieliśmy wszystko wygrać, to nam się udało. Tak samo chcemy w przyszłym sezonie. Także niech się boją, chcemy wszystko wygrać i awansować do Hall of Fame. Panowie, no to gratulacje dzisiaj, a resztę co mam powiedzieć? Bójcie się, bo nadchodzą. Wiecie, nazwa zobowiązuje, także... Nie bolej, bo pan ci zajmie. Wasze zdrowie. Radki?